Jazda kontrolowana. Jazda kontrolowana. Zapraszają Bernadeta Szczypta i instruktor nauki jazdy Tomasz Pogroszewski. Dzień dobry, panie Tomku. Dzień dobry, pani Bernadeta. Jak się pan miewa? Bardzo dobrze. Co tam u pana słychać? Jak minął tydzień i jak dzisiaj? Ale to dzisiaj ja jechałam do pana, nie pan do mnie. Tak, dzisiaj odwrotnie. A minął tydzień bardzo, bardzo dobrze. Wszystko w najlepszym porządku. Nic się wielkiego nie wydarzyło. Aczkolwiek miałem taką niemiłą sytuację z pewną panią, która bawiła się z dzieckiem na jezdni. Stała sobie przy brzegu... Ale to nie było na Cieplińskiego albo Lisa? Nie, to było na osiedlu, zupełnie tam, aha, gdzie ja mieszkam. I ona tak się stała sobie na brzegu krawężnika, a dziecko bawiło się totalnie na jezdni na środku pasa. Więc z nim wytrzymałem, zatrzymałem się i musiałem z panią porozmawiać. I? Ale pani powiedziała, niech pan dalej sobie szkoli, niech pani się mną nie przejmuje. Co i się pan wtrącasz, tak, jednym tak, słowem? Tak, co ja się mówię, czy ma pani świadomość, co może się stać w momencie, gdy będzie to cokolwiek się wydarzy, cokolwiek na drodze. Nie wiem, złodziej ukradnie samochód, będzie jechał i to dziecko pani przejedzie. Panie Tomku, pan się nie przejmuje. Sytuacja tak wygląda następująco. Proszę. W radiu trwają audycje przed wyborami samorządowymi. No to wiem. Tęsknimy za sobą oczywiście bardzo i za naszymi słuchaczami. Strasznie. Ale... Nie mogę się odnaleźć. Ale... różne próby czynimy, tak? Żeby uatrakcyjnić naszą audycję. I oto jedna z tych prób. Dobrze się panu siedzi? Dobrze, wygodnie. A pani przygotowała się do jazdy? I pas zapięłam. To mało. Najpierw fotel, trzy płaszczyzny. Fotel przygotowałam, nie wiem czy trzy płaszczyzny, ale tak sobie poziom przygotowałam. Poziom opionowa i zagłówek. Potem trzy lusterka, dwa zewnętrzne i wewnętrzne. Ale to od zagłówek. Czy mógłby mi pan tamten zagłówek poprawić? Mogę. Mogę pani obniżyć. Pani nie wie, jak się obniża. Pani nigdy nie obniża. Nie, nigdy nie obniżam. Teraz im niżej już nie będzie. Dobrze. Bardzo ładnie. To co? I teraz trzy lusterka, dwa zewnętrzne, jedno wewnętrzne. Zapinamy pas i możemy jechać. Proszę bardzo, zaczynamy. Jedziemy! Potem z bramy w prawo poproszę. Nie, pewnie. Dobrze, tu jest taka ograniczona widoczność, tak że się nie da inaczej wyjechać. Ale czy po co ja włączam kierunkowskaz? Ja zawsze włączam kierunkowskaz. Wyjeżdżała czy wyjeździe z parkingu dobrze, powinna? Zawsze. A teraz proszę, pojedziemy drogą z pierwszeństwem przejazdu. Dobrze. Tu jest moim zdaniem łatwo. Łatwo? Nie tak łatwo. Bardzo ładnie pani włączyła kierunkowskaz. Ale lewy. Ten wariat jechał na mnie tak... z przodu mnie przeatakował. Zwariowany wariat. Taki zwariowany wariat. Ale wariat zwariowany widział, że pani włączyła lewy kierunkowskaz, więc miał świadomość, że pani będzie jechała tą główną w lewo. Powiedziałam prawy kierunkowskaz, lewy kierunkowskaz. Panie Tomku, jestem zestresowana. Pani jadę z instruktorem nauki jazdy, który pewnie będzie próbował mnie instruować, a nawet jeśli nie będzie próbował mnie instruować, to będzie sobie myślał, o Jezu, co ona robi, o matko, co ona wyprawia, jak ona jeździ. O! Tak pan robi, nie, prawda? Nie będę. Ja mogę się wyłączyć. Jestem w pracy do 16, ale mogę się wyłączyć, mogę nie być w pracy, jak pani nie chce, żebym nie był w pracy. Chce pani, żebym nie był w pracy? Tak, panie Tomku, proszę radio, nie być tak? w pracy. Jesteśmy w radiu, pan prowadzi audycję. Dobrze. Jazda kontrolowana. Wracamy 26 października o 11. Cieszę się niezmiernie. Do usłyszenia i do zobaczenia. Do usłyszenia, do zobaczenia.